Dzień dobry, cześć. Moim gościem Kino Rozmowy Dzień jest dobry. Agnieszka Holland, która teraz obecnie przebywa we Francji. Pani Agnieszko, wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, my też rozmawiamy z naszych mieszkań. Pani jest Tak, obecnie. nagle się okazuje, że wszyscy są czytelnikami, bo co kogoś widzę Tak. na tych komunikatorach To ma półeczkę nogi, taką jak ja. to siedzą w tle mają książki, to bardzo pozytywne jest, uważam. Tak. Nagle się okazuje, że to jest trendy. Teraz może powinno powstać takie miejsce online, w którym można by było wypożyczać właśnie takie tła. Ale sytuacja nie jest wesoła, bo wszyscy jesteśmy zamknięci z powodu pandemii koronawirusa. O czym pani myśli w tym wyjątkowym czasie? No, myślę głównie o świecie, to znaczy o tym, co z tego wynika, co do tego doprowadziło. Znaczy i do samego wirusa, to już jest bardziej skomplikowana naukowa droga, żeby to zbadać, ale można do tego podejść tak bardziej metafizycznie, czy mistycznie nawet. Ale też myślę, co z tego wynika i jak to się stało, że świat i państwa, i rządy, i ci, którzy zarządzają i podejmują decyzje, byli w takim stopniu nieprzygotowani na to. I gdzie są priorytety? I czy świat z tego wyciągnie wnioski, a jeśli, czy to będą, tak jak się spodziewa wielu komentatorów i myślicieli, będą to wnioski polityczne prowadzące do takiej totalitaryzacji świata i do osobności i do nacjonalizmów, czy wręcz ksenofobizmów i autorytaryzmów, czy też odwrotnie, czy też się przeskoczy jakiś próg takiego konsumpcyjnego egoizmu i zrozumiemy, że bez zmiany paradygmatu po prostu ludzkość prawdopodobnie nie wyjdzie zwycięsko z tych różnych sytuacji, bo oczywiście ta epidemia jest czymś niebywale spektakularnym i jej konsekwencje będą bardzo dramatyczne czy tragiczne, nawet myślę do ekonomii poza życiem ludzkim. Ale w gruncie rzeczy ona jest jednym z takich odczuwalnych przez ludzi osobiście, no bo dotyczy to każdego w tym momencie, zjawisk, które są może mniej istotne niż te inne zjawiska, takie na przykład jak katastrofa klimatyczna, która tak nie trafia do wyobraźni ogółu i nie trafia przede wszystkim tak do wyobraźni rządzących. Gdyby politycy podjęli tak radykalne decyzje w sprawie katastrofy klimatycznej, to prawdopodobnie ona mogłaby zostać zatrzymana, czy wręcz cofnięta. Zresztą widzimy to teraz, jak zostały spowolnione emisje gazów, jak konsumpcja właściwie zastygła. Nagle się okazuje, że woda w kanałach weneckich jest czysta, a oceany w błyskawicznym tempie się odnawiają. Więc po prostu jest to taki ciekawy moment, żeby pomyśleć bardziej globalnie o tym, w którym miejscu jest świat, w którym miejscu jest ludzkość. I jakie to może mieć konsekwencje, to doświadczenie, które ja osobiście traktuję jako taki dzwonek alarmowy. O tym też bardzo ciekawie wczoraj napisała Olga Tokarczuk, z którą pani też współpracowała, mówiąc właśnie podobnie jak pani, to znaczy o tym, że świat ubiegł, a teraz się wszyscy zatrzymaliśmy i zobaczyliśmy, że jesteśmy śmiertelni, że człowiek nie jest doskonałą istotą, że może go w każdej chwili dopaść coś takiego jak wirus, na który nikt nie był do tej pory przygotowany. No tak, ja czytałam ten tekst Olgi, zresztą rozmawiałam z nią wczoraj. I rzeczywiście to zatrzymanie jest taką wielką szansą do samorefleksji, prawda? Pytanie jest, czy świat już dojrzał do tej samorefleksji, czy też to będzie taki moment, gdzie natychmiast będzie się szukało jakichś innych winnych poza sobą i będzie się zrzucało odpowiedzialność albo chroniło się w objęciu jakichś takich autorytarnych populistów, którzy mówią, że oni nas uratują od tej
zmiany życia od tego przewartościowania. No to jest to ciekawe, to oczywiście trudno prorokować. Jedni uważają, że będzie taki, inny śmak. Ja jestem dość pesymistyczna z założenia, jeśli chodzi o ludzkość. 7 lat swojego życia, może i więcej, spędziłam na obcowaniu z Holokaustem, który nauczył mnie, że jakby potencjał zła jest czymś immanentnym w historii ludzkości, w jej jak gdyby organizmie. I jeżeli stwarzają się warunki, żeby to zło urosło i rozwinęło się, to ono rośnie niestety, że tego dobra jest w takiej sytuacji mniej. No ale zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie każdy z nas jest jakoś tak w takiej maciupciej cząstce odpowiedzialny za to, co będzie. I główna odpowiedzialność spoczywa na politykach, którzy muszą tym kryzysem zarządzać, ale również na ich wyborcach. Mhm. Tak, politycznie to może być niebezpieczny świat, a ten, który nadejdzie. A dla sztuki, proszę powiedzieć, czy myśli Pani, że powstaną filmy, które będą opowiadały o tym momencie w naszej historii? A może Pani myśli o tym, żeby realizować coś takiego? Miała Pani takie myśli? Wie Pan, na razie jakby jestem obserwatorem, to znaczy nie mam takiej potrzeby, żeby natomiast przetwarzać to na jakieś opowiadanie, na jakąś narrację, jakąś historię. Na razie staram się jakby jak najwięcej się dowiedzieć o tym, co się dzieje. Zapośredniczony sposób oczywiście, ponieważ siedzę w domu, co prawda jest to duży dom i w ładnym miejscu i mam kwitnące drzewo owocowe przed oknem, a dalej taką rozległy widok na Kotlinę. Ale mój dostęp do informacji oczywiście jest zapośredniczony. Tym niemniej jest tak duża ilość źródeł, z których można czerpać, że można sobie wytworzyć jakiś rodzaj syntetycznego obrazu tego. I jeżeli by była mowa o tym, żeby opowiedzieć w jakiejś formie już artystycznej, która musi być z natury rzeczy, jeśli ma być cenna, jakoś uogólniająca, a nie tylko taką bieżącą i doraźną reporterką z wydarzeń, no to myślę, że musi upłynąć trochę czasu, albo trzeba też uruchomić intuicję bardzo mocno i wyobraźnię. Ale jeśli chodzi o film, to akurat różne katastroficzne scenariusze, które się w dużym stopniu spełniają, już były pokazane i to w takich popowych dzielach, niekoniecznie w jakichś takich głębokich dystopiach, ale w różnych filmach katastroficznych, myślę, jeśli chodzi o epidemię, to bardzo taką wyrazistym obrazem tego był film Soderbergha Contamination, chyba to się nazywało? Tak. No i wiele innych było. Było, jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, to od Hoi-Ho, jeszcze od Mad Maxa pierwszego przecież można to było oglądać. I takich filmów zresztą jest mnóstwo. I jest mnóstwo też takich dystopijnych, a jak się teraz okazuje, całkiem realistycznych powieści. Nie mówiąc o tym, że są też powieści, które się filozoficznie nachylają nad zjawiskiem choroby czy epidemii. Myślę o Dżumie Camusa, którą teraz wszyscy czytają, czy o Czarodziejskiej Górze Mana, więc czy o Dzienniku z Czasów Zarazy. No jest po prostu, to nie jest tak, że to jest temat nie i epidemia, i katastrofa klimatyczna, to są tematy, które w jakimś sensie sztuka sobie oswoiła już od jakiegoś czasu. Co nie znaczy, że to bezpośrednie doświadczenie, które będzie takim doświadczeniem generacyjnym, pokoleniowym, prawda? Bo nie zdarzyło się to nigdy w dziejach świata, żeby całe narody czy całe kontynenty właściwie zastygły w jakimś takim bezczasie i takim sprywatnieniu. No jest, można to traktować jako właśnie sygnał ostrzegawczy, można jako pewien rodzaj terapii, no a można też jako katastrofę dla tych, którzy sobie z tym nie umieją radzić, albo tych, którzy zapłacą jakieś wielkie koszta tego, a będzie takich miliony.
no to to jest po prostu koniec bezpiecznego świata. Tak, to jest niesamowite. Wczoraj właśnie rozmawiałem w ten sposób, jak my dzisiaj z kolegą z Nowego Jorku, który szedł ulicą, pokazywał mi, jak Brooklyn teraz wygląda. Wszyscy siedzą w domach, wszyscy są zamknięci. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda nasz dzień codzienny. No to, to właśnie jest to samo. Siedzimy w domu, boimy się, słyszymy za oknem karetki. No, cały świat po prostu zamarł. Jest to coś niesamowitego, czego chyba jednak te filmy katastroficzne nie przewidziały aż tak wielkiej skali, chociaż słusznie pani uważa, że już tam pewne elementy się pojawiły. Amerykański Instytut Filmowy, widziałem wczoraj, zaczął polecać takie tytuły filmów, tam chyba Spielberg jest jako pierwszy, które warto obejrzeć w tym czasie. Już abstrahując od tych katastroficznych, to jaki film pani by poleciła każdemu użytkownikowi, który powinien obejrzeć? Może to jest właśnie dobry czas, żeby nadrobić zaległość. No takich filmów do nadrobienia jest mnóstwo. Oczywiście jest klasyka cała ogromna, z tym, że do niej nie jest ten taki łatwy dostęp w sieci. Myślę o najbliższej mi klasyce z lat 60. i 70., które były takim według mnie złotym czasem kina, szalenie innowacyjnym i takim bardzo artystycznie żywym i inspirującym. No to takich filmów jest setki. Po prostu można wchodzić na poszczególnych reżyserów i starać się oglądać, co się da. Ja też bardzo polecam tą czeską nową falę, której jest 10 przynajmniej filmów, które są się w ogóle nie zestarzały, bo oglądałam je niedawno, a są bardzo inspirujące. A z takich nowszych filmów napisałam taką krótką listę też do Europejskiej Akademii Filmowej, bo chyba głównie skierowane to jest do członków tej Akademii, ponieważ mają oni dostęp do takiej library, którą żeśmy stworzyli jako Akademia, selekcjonując filmy do nagród europejskich. I tak pomyślałam, że właściwie taki film, który bym w tym momencie poleciła ludziom, to jest taka przedziwna komedia szwedzka Roya Andersona. Gołąb usiadł na gałęzi i myśli o czym on myśli, to już nie pamiętam. Ale w każdym razie jest to strasznie absurdalny, potwornie śmieszny film, który myślę, że po prostu ludzi rozbawi, a jednocześnie otworzy punkt widzenia na coś innego, dziwnego, ekscentrycznego. W ogóle ekscentryzm mi się wydaje taką sympatyczną cechą też właśnie z Olgą Tokarczuk, której żeśmy rozmawiali, bo ona ma taki pomysł, żeby w ramach fundacji zorganizować taki rodzaj jak gdyby mini think tanku, który by się nazywał Ekscentrum. A inne filmy, no radziłabym obejrzeć wszystkie filmy z Zwiagintsewa, bo myślę, że to jest wielki reżyser, który mówi coś bardzo istotnego właśnie o naszym świecie, w takim wymiarze relacji międzyludzkich i uczuć. Świetny reżyser, uwielbiam go też. Tak, więc Zwiagintsewa bym radziła i Michaela Haneke filmy też właściwie. Wszystkie są czymś, tylko że to są takie filmy, które może trudno jest ludziom, którzy są już w stanie takiej poddepresji oglądać. Dlatego myślę o ekscentrycznych skandynawskich komediach, takich jak właśnie Gołąb usiadł na gałęzi albo Opowieści kuchenne Benta Hamera. Ale Roy Anderson to chyba tam jest końcówka o przemijaniu albo o śmierci, coś takiego mi się wydaje. I to też jest pełen melancholii film. Bardzo go lubię. Tak, on jest tak. On jest pełen melancholii i filozoficzny, ale jednocześnie daje taki, powiedziałabym, zdrowy dystans, prawda? Pewien rodzaj takiego właśnie nostalgicznego fatalizmu. Właśnie, bo co nas może uratować dzisiaj? Chyba tylko humor, ironia, no bo świat dookoła jest przerażający. No ja myślę, że jednak myślenie nas ratuje. To znaczy nawet jeżeli okazuje ono swoją bezradność w określonej sytuacji, to jednak stwarza perspektywę, w której możemy nad tą rzeczywistością jakoś zapanować. A jak sytuacja z pani filmem? Bo to był ostatni moment w Berlinie. Udało mi się zobaczyć jeszcze Szarlatana. Festiwal
zostały wstrzymane. Nie wiemy, kiedy wrócą, prawdopodobnie najwcześniej w lato. No tak, no historia, sytuacja kin i filmów jest bardzo niestety taka no, trudna i dramatyczna. I dla dystrybutorów i kiniarzy to jest, no i w związku z tym to jest dla producentów i twórców, to jest bardzo trudny czas. Ja akurat zanim się to zaczęło, znaczy zaczęło się to wcześniej, ale zanim władze zdecydowały się na te lockdowny, to byłam w Paryżu i promowałam przed wejściem we Francji obywatela Jonesa, który miał wejść 18 marca. No i z żalem muszę powiedzieć, że to była najlepiej przygotowana dystrybucja tego filmu jak dotąd na świecie. I zapowiadało się na no, taki prawdziwy sukces. W każdym razie na pewno krytyczna, myślę, że i u publiczności. Mieliśmy kilka przedpremier, na które widzowie przyszli tłumnie i mieliśmy wspaniałe dyskusje. Ale 3 dni przedtem, niż film wszedł do kin, kina zostały zamknięte. Również w Stanach film miał wejść akurat jutro. Ten film, mówię o obywatelu Jonesie. No i kina tam nie działają, więc nie wiem, czy to nie skończy się na VOD. Podobnie w Szwecji wyszedł 27 marca, no ale ludzie nie chodzą do kin i kina też głównie nie działają. Także na własnej skórze zobaczyłam, jak film, który miał ważny potencjał, żeby dotrzeć do widza w tych krajach ważnych dla mnie. No po prostu wypadł z gry niejako. Bo jeżeli nawet potem otworzą te kina, no to już będzie kolejka filmów, głównie dużych takich blockbusterów, wielkich studiów, które zajmą te miejsca w kinie. Ale poza tym nie wiadomo, jak długo będzie trwał potem strach ludzi, żeby iść do kina. To jest trudne do przewidzenia. Jeśli chodzi o Szarlatana, no to właśnie w tym tygodniu, w którym obywatel Jones miał być w kinach we Francji, ja miałam być w Czechach, na Słowacji i w Sofii, żeby promować, a następnie premierować Szarlatana. Szarlatan miał tam wejść do kin. Premiera miała być 16 i 20, a miał wejść bodajże 26 marca. No to zostało zatrzymane i odwołane i nie mamy nowych dat jak na razie. Myślę, że wszyscy czekają, jak sytuacja się rozwinie. Kolejne festiwale, na które film miał już wstępne zaproszenia, też nie wiadomo, czy się odbędą. Więc no mam nadzieję, że będzie, że czas się okaże łaskawy i że ten film się skonfrontuje z widownią, bo jest to taki mój trochę podarunek dla widzów, taki powiedziałabym bezinteresowny, bo trudno ten film jakoś zamknąć w jakimś pudełku czy w jakiejś kategorii. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o moje filmy. Miałam też mam jeszcze zacząć przygotowania do serialu nowego amerykańskiego dla Apple. No przypuszczam, zdjęcia miały być w Paryżu od końca lipca, a przygotowania od końca kwietnia. No myślę, że to się przesunie raczej, tak jak patrzę na sytuację w Francji i w Stanach. Są teraz dwa kraje, które są następne w kolejce, jeśli chodzi o ten tak pandemoniczny wymiar tej epidemii. Tak, no mam nadzieję, że się spotkamy już wkrótce i będziemy mogli też w Polsce obejrzeć ten film razem i porozmawiać już o Szarlatanie. Dziękuję bardzo, że była Pani dzisiaj moim gościem i trzymam kciuki za nas wszystkich i za to, żeby to jak najszybciej się skończyło. Dziękuję bardzo i również życzę wszystkim zdrowia. No i oglądania filmów, nawet nie na dużym ekranie, ale oglądania filmów, bo filmy są nie tylko ucieczką od takiej trudnej rzeczywistości, ale też taką przestrzenią, która poszerza naszą przestrzeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.